Zapraszam na 9. odcinek magazynu Ekstraliga. Gorący jak październikowe słońce tej jesieni. Dzisiaj myślę bardzo ciekawy, wyjątkowy program, a mianowicie o Ekstralidze, a także o całym tym magazynie porozmawiam z ludźmi, którzy ten program tworzą od samego dołu po to, co Państwo właśnie mogą oglądać. Moimi gośćmi są Michał Staniaszek, dzień dobry, nasz redaktor biegający z mikrofonem po wszystkich boiskach Ekstraligi oraz człowiek, który zazwyczaj stoi za kamerą, który montuje, który wiele godzin spędza na dopracowaniu tego programu, a przy okazji trener talentu Warszawa Michał Marcinkiewicz. Dzień dobry. Już nie przedłużam tej jakże dzisiaj długiej i wyczerpującej zapowiedzi. Przechodzimy do pierwszego materiału, gdzie talent Warszawa grał na Bemowie z tamtejszą Legią. 10. kolejkę Ekstraligi U16 rozpoczynamy od wizyty na Obrońcu w Tobruku, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć w akcji Legią Bemowo oraz talent Warszawa. Czy chcecie się zrewanżować talentowi za ostatnią porażkę w przewadze? Oczywiście, właśnie mamy taki zamiar, żeby się zrewanżować. Czy jesteście dziś dobrze przygotowani? Myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Czy to, że jesteście gospodarzami, dobrze dzisiaj wpłynie na dzisiejsze spotkanie? Myślę, że nie ma znaczenia to, na jakim boisku gramy, ale postaramy się wygrać. Ostatnie zwycięstwo mimo mniejszej ilości graczy, czy dzisiaj gra w komplecie sprawi, że będzie to dużo łatwiejsze spotkanie? Myślę, że tak, że dobrze zagramy mecz i że jesteśmy pewni zwycięstwa z Legią. WKS ostatnio zremisował z Legią 1-1. Czy to sprawia, że przed każdym meczem w tej lidze ciężko wyłonić faworyta? Myślę, że Legia Memowo dobrze gra, ale my jesteśmy pewni siebie i wygramy te spotkania. Mecz będzie sędziowała pani Karolina Bajor. Zadowolony z tego faktu? No, może trochę. Jest. W pierwszej rundzie talent w dramatycznych okolicznościach, grając 9-11, pokonał legionistów z Bemowa 2-1. Mocny początek meczu w wykonaniu gości pokazał, kto w tym spotkaniu zamierza dominować. Parę razy swoje szanse mieli napastnicy, ale piłka wpadła do siatki dopiero po uderzeniu Długiego, który wykończył ładną akcję talentu. Wynik 1-0 nie był wystarczająco satysfakcjonujący i bezpośrednio po zmianie stron Koniki nadal atakowały. Najpierw na 2-0 podwyższył wprowadzony wcześniej na boisku Kaka, a niedługo po tym Długi strzelił swoją drugą bramkę, wykorzystując dośrodkowanie z rzutu rożnego popularnego Remika. Gospodarze w tym meczu wyglądali niemrawo. Sporadyczne sytuacje bramkowe nie były aż tak groźne, więc przewaga talentu była niepodważalna. Wynik spotkania na 4-0 ustalił Michał Zawistowski, pewnie wykonując jedenastkę. Po ostatnich meczach widać, że chłopaki są w gazie. Już za tydzień zobaczymy ich w akcji przy blokowej 3, gdzie zmierzą się z Warsowią. Na koniec posłuchajmy wywiadów z zawodnikami obu drużyn. Nie pozostawiliście dzisiaj wątpliwości, kto jest lepszą drużyną? No tak, no chłopaki naprawdę pokazali kawał dobrej roboty. Wykonaliśmy to, co mieliśmy zrobić. Przyjechaliśmy tu po 3 punkty, no i zrealizowaliśmy nasz plan w 100%. No i możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Słaba gra rywali, czy to wasz dzisiaj fenomenalny występ? Uważam, że naprawdę, to tak jak mówię wcześniejszym, powiedziałem przed chwilą, że chłopaki pokazali naprawdę z siebie kawał dobrej roboty, bardzo dobrze się zaprezentowali, no i naprawdę uważam, że jesteśmy teraz napędzeni i jesteśmy gotowi teraz każdemu urywać punkty, a zresztą od samego początku byliśmy gotowi, no i jesteśmy teraz jeszcze bardziej, to zwycięstwo nas jeszcze bardziej motywuje i rozkręca. Chciałbyś kogoś wyróżnić? Tak jak powiedziałem przed chwilą, cała drużyna się pokazała. Chciałem wyróżnić wszystkich, dosłownie wszystkich, cały sztab szkoleniowy, każdego. Bo każdy dał od siebie kawałek do tego meczu i naprawdę możemy się cieszyć, tak jak mówię, z tego zwycięstwa. Wszedłeś w końcówce, ale bardzo dobre wejście w spotkanie, parę fajnych zagrań. No, cieszę się bardzo, że pan to zauważył. Chyba nie pokazaliście dzisiaj pełni swoich możliwości. Nie pokazaliśmy. Próbowaliśmy, ale nic z tego nie wyszło. Co poszło nie tak? No, niestety próbowaliśmy na początku robić jakiekolwiek akcje, później oddaliśmy całą inicjatywę talentowi. No i tak się skończyło, z głupich błędów straciliśmy praktycznie wszystkie bramki, jakie mogliśmy. Pomimo tej porażki celem wciąż jest utrzymanie się w lidze? Tak, będziemy próbować dalej się utrzymać. Jesteśmy po pierwszym materiale, jak widzieliśmy, talent pokonuje Legię Bemowo 4-0. Wy byliście oczywiście na tym spotkaniu. Ja się zastanawiałem przed tym meczem, czy talent podoła presji, bo pierwszy raz w tym sezonie to od talentu zależało. Talent był faworytem. Wcześniej raczej gracze trenera Bonisławskiego mogli sprawiać niespodziankę, nie byli faworytem. Tutaj talent już musiał, jeżeli chce się utrzymać w tej ekstra lidze.
odskoczyć i Legii właśnie Bemowo i Polonii na punkty. Musiał to wygrać. Udało się to, w 100% zrealizował swój plan. Jak, Michał, widziałeś to spotkanie? Właśnie moje pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy będzie to różnica w porównaniu do wcześniejszego spotkania, gdzie graliśmy 9-11. Chłopaki oczywiście mówili, że to będzie znacząca różnica. Ja nie byłem do końca tego taki pewny. Myślałem, że to będzie dość wyrównane spotkanie. I tak właśnie wyglądała pierwsza połowa. Do pierwszej bramki było to bardzo zacięte spotkanie. Druga połowa, no to już dominacja Talentu. Myślę, że gdzieś tak przy 2-3-0 wyłączyli się zawodnicy WKS-u i pozwolili na grę Talentowi. Okej. Michał, ty oczywiście mówiłeś tu w kuluarach przed programem, ja będę wyróżniał, więc kogo wyróżniasz za ten mecz? Ja dodam od siebie, że jestem mile zaskoczony takim pewnym zwycięstwem Talentu, bo sam typowałem, że to będzie właśnie zacięty pojedynek, gdzieś jakieś 1-0, 2-1 na styku, a tu brawo dla Koników, bardzo pewnie, dość pewnie, nawet mogło być i wyżej. Dobra, tak, kogo wyróżniamy? Ja powiem może o samym meczu jeszcze. Tak. Że według mnie od początku do końca to był pierwszy mecz Talentu, gdzie od początku do ostatniego gwizdka nie bałem się o wynik, ponieważ to była dominacja Talentu od początku. Chyba pierwszy mecz, kiedy od początku do końca też mieliśmy piłkę, kiedy to drużyna przeciwna grała z kontry, a nie my. No a jeśli chodzi o te wyróżnienia, no to mogę powiedzieć, że szczególnie widać, że Długi i Zawis to są kluczowe postaci. Od początku, myślę, tak, rundy. Tak. Od początku rundy, ponieważ to też było widać w meczu z Ząbkowią na przykład, gdzie pauzowali za kartki i to było widać różnicę, że ich brakowało według mnie. Szczególnie Zawis w środku pola, który walczy tam, czuje się jak ryba w wodzie w starciach tam fizycznych. No i Długi, który zawsze coś tam poszaleje na skrzydle. No kogoś, no i... Talentowy Grosicki, tak. Ten Długi. Tak, zdecydowanie. Ale w tej formie z Euro 2016. Okej, okay. A czy to nie jest tak, właśnie tu do Ciebie dalej, Michał, kieruję pytanie, że troszeczkę ta dominacja Talentu wynikała z doświadczenia z Ligi Wojewódzkiej, bo w Lidze Wojewódzkiej Talent przez rok musiał dominować, musiał prowadzić grę i ci chłopcy byli z tym obyci. I czy to nie jest też wskazówka dla trenera Bonisławskiego, nic nie chcemy, broń Boże, tu sugerować, wtrącać się do pracy, ale że w kolejnym spotkaniu z Varsovią, gdzie myślę te drużyny są wyrównane, w kolejnym spotkaniu z Ząbkowią, gdzie te drużyny też są wyrównane, Talent spróbuje być tą stroną dominującą i narzucającą swój styl gry. No ja uważam, mogę tak powiedzieć, że też dużo chłopaków z Talentu mówiło, że się z tą ligą oswoiło, w wywiadach szczególnie. No i myślę, że po prostu pierwsza runda no nie pokazała całych wszystkich możliwości, jakie może prezentować ta drużyna. I teraz w końcu się rozkręcają, w końcu mają przeciwników. Być może troszeczkę słabszych od siebie. I to udokumentowali pewnym zwycięstwem 4-0. I oby tak dalej, teraz są mecze z Warsowią, tam ze Zniczem Pruszków i z Ząbkowią, tam można powalczyć. Oczywiście z Eskola też. Oczywiście Eskola. Myślimy, że na wyjeździe też może się udać. No i walczyć tylko do końca, do samego końca. Jasne. Byliście też na drugim meczu, gdzie w Rembertowie, w strefie sportu Legia Warszawa grała ze Zniczem Pruszków. I teraz zapraszam właśnie na ten materiał. W kolejnym spotkaniu tego weekendu zaglądamy na stadion w Rembertowie przy Strażackiej 121, gdzie Legia Warszawa podejmowała Znicz Pruszków. W pierwszym meczu tych drużyn Legia zwyciężała 3-0. Starcie na naturalnej murawie rozpoczęło się zgodnie z oczekiwaniami. Widzieliśmy dużo walki w środku pola, jednak z przewagą Legii, która stworzyła sobie kilka szans na zdobycie gola. Jedno z nich wykorzystała i schodziła do szatni z minimalnym prowadzeniem. Nie wystarczyło ono jednak do utrzymania takiego stanu do końca spotkania. Około 50 minuty Znicz zaczął tworzyć sobie sytuację za sytuacją. Strzał z rzutu wolnego zatrzymał się jeszcze na poprzeczce, ale niedługo później piłka wpadła do środka. Obie drużyny walczyły do ostatniego gwizdka o 3 punkty, jednakże ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Zobaczmy pomeczowe wywiady, żeby usłyszeć, która drużyna jest usatysfakcjonowana z podziału punktów. Po bardzo dobrej drugiej połowie, czy mimo wszystko jest niedosyt? No, niedosyt jest na pewno. W pierwszej połowie moim zdaniem zagraliśmy nie na miarę swoich możliwości. Druga połowa pokazała, że jednak jesteśmy coś warci i pokazaliśmy to, że taki klub jak Legia Warszawa naprawdę bardzo dobry zespół, ale stwarzaliśmy sytuację, no i cieszymy się z bramki.
Czy to słowa trenera podziałały tak motywująco, że widzieliśmy zupełnie inny znicz w drugiej połowie? Tak, na pewno. Trener nas zawsze motywuje do walki. Podpowiada, mówi, że żebyśmy po prostu byli jednością w tym, co robimy. I byliśmy mocno zmotywowani do tego, żeby jednak pokusić się o bramkę, może zwycięstwo nawet. Nie wyszło, jest remis, cieszymy się z innego punktu. No i tyle. A jak ocenisz swój występ? Myślę, że przeciętnie. To nie był jakiś szczyt moich możliwości. Strzeliłem bramkę, cieszę się z tego powodu, ale wiem, że stać mnie na więcej i wyciągnę wnioski z tego meczu i myślę, że następny będzie lepiej. Super. Czy dzisiejszy remis odbieracie jako porażkę? No tak, bo my zawsze chcemy wygrywać. Pierwsza połowa była dobra. Strzeliśmy bramkę, prowadziliśmy 1-0, no ale w drugiej straciliśmy trochę inicjatywę. Strzeli nam bramkę, no i ciężko było to odrobić. To znicz podkręcił obroty, czy to wynikało z braku waszej koncentracji w drugiej połowie, utrata prowadzenia? Na pewno znicz dobrze grał w polu, w środku pola, stwarzał sobie sytuację. My też mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie i powinniśmy spokojnie strzelić 3 bramki i po prostu w pierwszej połowie zakończyć mecz. Tak jak widzieliśmy, wynik dość sensacyjny, 1-1. Jak wyglądało to spotkanie? Czy te 1-1 to jest sprawiedliwy wynik? Czy to jest takie 1-1 jak miała Legia z Warszawą w pierwszym meczu, gdzie Warszawa dała 2 strzały, Legia 30 i ten wynik troszeczkę zamazywał obraz spotkania, Michał? Z powodów technicznych z opóźnieniem przyjechałeś na to spotkanie, ale może to i dobrze, bo ja jestem osobiście wielkim fanem drużyny. Znicza, tak jest. Ponieważ druga połowa wyglądała zupełnie inaczej niż pierwsza. Słyszeliśmy tam z głosów z trybun, że pierwsza połowa była dość nudnawa z lekką dominacją Legii. A druga połowa to był zupełnie inny obraz, niż wyglądał na drużynę, która przyjechała tutaj po 3 punkty i wydawało mi się, że to oni prowadzą, ponieważ każdy ich atak był idealny wręcz. Legia się tylko broniła. Uważam, że drużyna Znicza ma bardzo dobre skrzydła oraz ich kapitan. To tak, skrzydła to są te dwie główne postacie, które już tu wyróżnialiśmy. Ale również uważam, że całym mózgiem drużyny jest środkowy pomocnik kapitan Tymoteusz. Ponieważ on rozrzuca takie piłki, że ci skrzydłowi mają jedyne ich zadanie to po prostu ściąć do linii i wrzucić. Piłka jest zawsze dograna na centymetry. No i mówię, no zapytałem chłopaka ze Znicza, czy czułem lekki niedosyt tym remisem. Jest to remis z liderem grupy Legią Warszawa, jednak naprawdę stylem gry przewyższali Legię w drugiej połowie i wydaje mi się, że nagle mogli się pokusić o 3 punkty. Michał? Tak, to mogło się nawet według mnie zakończyć właśnie zwycięstwem Znicza. Strzał z rzutu wolnego zatrzymał się na poprzeczce i gdyby nie może gdyby technologia goal line, to 2-1 by się skończyło dla Znicza. Jeszcze nie prędko. Tak, była kontrowersja, Ale odbiła się piłka na linii. Mhm. Już tutaj mnie Michał uprzedził z wyróżnianiem, bo szykowałem sobie tutaj pochwałę dla właśnie środkowego pomocnika kapitana Tymona, który według mnie właśnie bardzo mądrze gra, szuka dobrych podań i rządzi w tym środku pola. Przez co skrzydłowi bardzo szybcy, chociażby Kasper, mogą się rozpędzić i z tego wychodzi bardzo dobry. Kasper szczególnie ma mega kontrolę nad piłką i to może trzeba wykorzystać. Okej, a z czego wydaje wam się wynika taka postawa Legii? Że dała się troszeczkę zdominować, czy coś rozmawialiście może z trenerem Kycko, czy nie? Myślę, że po prostu Legia była pewna, że wpadnie w końcu ta druga, trzecia bramka, akurat nie wpadła. Znicz poczuł wiarę w zwycięstwo po paru kontrach, aż zaczęli dominować na boisku. Trener oczywiście jeszcze bardziej motywował ich do zwiększenia atakowania i udało się w końcu z rzutu wolnego dośrodkowanie i bramka na 1-1 się skończyła remisem, podziałem punktu. Okej, zostaliście też tutaj jakby zaproszeni do rozmowy, bo gdy w kuluarach, że tak powiem, z produkcją programu rozmawialiśmy, kto mógłby poopowiadać o tych meczach Ekstraligi, to stwierdziliśmy, że wy będziecie najlepszymi ekspertami, bo widzieliście tych meczów zdecydowanie najwięcej. Myślę, że żaden trener, nikt nie widział więcej meczów Ekstraligi niż wy. Do ciebie pytanie, Michał, jak podoba ci się poziom? Czy
Czy rzeczywiście według ciebie, według tego co oglądasz, to grają najzdolniejsi juniorzy tutaj z Mazowsza, czy jednak jesteś nieusatysfakcjonowany tym poziomem? Przede wszystkim zacząłbym od tego, że gdy usłyszałem o współpracy i dowiedziałem się, że ma być to rocznik 2003, to spowiedziałem się chłopaków 1,50 m, chudych, wątłych, a prawda jest taka, że niektórzy wyglądają jak mój starszy brat, więc ta fizycznością naprawdę mnie tym zaskoczyli. Gra też oczywiście, sami z Michałem graliśmy parę lat w piłkę na dużo niższym poziomie, ja widzę tą różnicę. Ja uważam, że będąc starszy od nich grałem dużo słabiej. Tutaj już te założenia taktyczne, mimo że to jest rocznik 2003, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Michał? Może nie do dużo słabszym, może do takim porównywalnym, ale no, zdecydowanie mogę powiedzieć, że Ekstraliga U16 jest najmocniejszą Ekstraligą, ponieważ i U15, i U17, i U19 to są celiotki. Tam grają Escola, Legia, a akurat U16 grają te zespoły, jest szansa zmierzyć się z najlepszymi zespołami nie tylko w Warszawie, w Mazowszu, ale w całej Polsce. I to też okazja dla talentu zmierzyć swoje siły przy blokowej 3 z Escolą Varsovia. Nawet zwyciężyć z wicemistrzem Polski obecnym. Czy uważacie, że tabela, która aktualnie jest, oddaje to, co działo się przez te wszystkie 10 kolejek? Mogę ja powiedzieć? No to według mnie zdecydowanie tak. Akurat się zdecydowanie zgadzam z tą tabelą, ponieważ Legia i Escola przewyższają ligę. Już się nie mogę doczekać. No też właśnie, chciałem to powiedzieć, że już ostrzymy zęby na ten pojedynek Legia, tak. Escola, pierwsze spotkanie. Którego wciąż jeszcze nie było. Właśnie, właśnie. Dokładnie. I potem są cztery drużyny, które walczą, są na podobnym poziomie. No może jeszcze... Może powiem, że sześć. Polonia i Legia Bemowo również potrafi urwać punkty, tak jak to się zdarzyło w meczu UWKS-u z Legią Warszawa. I niespodzianki również się zdarzają. A nie jest dla Was zaskoczeniem właśnie miejsce Polonii? To na pewno jest rozczarowanie jakieś, bo jeżeli słyszysz... Drużyna, chłopaki, którzy grali w celiotce pół roku temu. Sama nazwa Polonia, wiesz, że to jest klub z tradycjami, tak? To jest zaskoczenie takie, że zamykają tą tabelę. Raczej myślałem, że będą w trójce ze Skolą. No zgadzam się, tylko że wielu chłopaków pewnie z 2-3 gra również w celiotce 2-2 i to może być spowodowane, że nie mają aż taką szerokiej kadry. W Legii Skoli też tak jest. Teraz były głosy, że do Polonii wrócili ci zawodnicy, a jednak tak naprawdę 3-4 tylko było. W takim razie można powiedzieć, że zawodzą. Okej. Tyle o Ekstralidze. W drugiej części naszego programu porozmawiamy sobie o Ekstralidze, od kuchni, o wszystkich kuluarach, o ciężkiej pracy tutaj zaproszonych przeze mnie gości. W tym tygodniu zawitaliśmy z kamerą na blokową 3, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się, co słychać u rocznika 2005. Jest on na co dzień prowadzony przez duet trenerski w osobach Mariusza Nowaka oraz Mateusza Gontarza. Tym razem mierzyli się z Huraganem Wołomin. Już od początku spotkania talent narzucił swój styl gry i konsekwentnie nie dał dojść do słowa rywalom aż do końca spotkania. Udokumentowali to zdobyciem 10 bramek, tracąc tylko jedną. Spójrzmy na wywiad z trzema zawodnikami reprezentacji talentu Warszawa 2005. To wasz pierwszy rok, kiedy przechodzisz z 9 zawodników na 11. Czy czuć różnicę? Czuć różnicę, ponieważ boisko jest większe i jest większej przestrzeni, ale musimy się teraz skupić na tym, żeby poprawić trochę grę w obronie i zacząć grać bardziej skrzydłami, bo większość akcji przeprowadzamy środkiem i tam jest za wiele strat. No, boisko teraz jest większe, więc musimy grać więcej podaniami, bo będziemy się męczyć, jak będzie każdy bieg w stronę bramki. Boisko jest większe, skrzydłami więcej trzeba grać i środkiem mniej. Trener was przygotowywał na tą zmianę wcześniej? Tak. Tak, przygotował. No, mieliśmy zmianę trenera, więc teraz gramy trochę innym ustawieniem niż początkowo mieliśmy zacząć grać. Ale no, powoli się przyzwyczajamy i mam nadzieję, że no, będziemy mieli coraz lepsze wyniki. Dzisiaj bardzo wysokie zwycięstwo. Jak ocenicie spotkanie w waszym wykonaniu? Pierwszą połowę zagraliśmy dobrze, ale w drugiej trochę za bardzo się rozluźniliśmy i trochę było właśnie za dużo strat w środku pola. Tak jak powiedział, w drugiej już byliśmy bardziej zmęczeni, graliśmy słabiej i no, pierwsza połowa była zdecydowanie lepsza od drugiej. No, w pierwszej połowie dobry mecz, ale no, w drugiej za dużo strat w środku. I teraz indywidualnie każdy musi ocenić swój występ, mocne, słabe strony. No to no, ja, mi się wydaje, że dobrze rozgrywałem piłkę i że miałem mało strat i że dobrze w defensywie. No to moim zdaniem za mało się trochę wystawiałem do podań, ale
grałem lepiej już niż kiedyś. No. No, ja za mało biegam. I tyle. I w drugiej części naszego programu porozmawiamy sobie o tych kuluarach, o waszej pracy od kuchni, bo ją należy trzeba docenić. Do ciebie pytanie, Michał. Ciężko jest przekonać tych chłopaków do wywiadu? Osobą, która prosi o wywiad, jest Michał. I czasami zdarzało się, że ktoś odmówił, ale nie wynika to z tego, że czują się jakimiś wielkimi gwiazdami, tylko raczej z tego, że po prostu czują obawę przed kamerą. Okej, okay, a czy konsultujecie to na przykład z trenerem danej drużyny, że będziemy prosili o wywiad jakiegoś zawodnika, czy to nie będzie przeszkadzało? Bo słyszałem takie głosy, że jeden zawodnik udzielił wywiadu, a potem po meczu narzekał, płakał, rozpraszają mnie, bo każą wywiady, puszczają muzykę i przez to przegraliśmy. Tak, ja tak wiem, było. Że złej baletnicy i tak dalej, ale czy to konsultujecie z trenerami? Nie konsultujemy już teraz, bo w pierwszych kolejkach... Wszyscy was poznali. Tak, tak. Już zaczęło się to na dobre i myślę, że teraz już w tej chwili każdy wie, po co jesteśmy, że nie chcemy nic złego zrobić, nie zadajemy jakichś prowokacyjnych pytań. Tylko chcemy przybliżyć ludziom, jak wygląda ta Ekstraliga U16 i tak. Przede wszystkim myślę, że każdy z tych zawodników marzy o tym i ma w planach, żeby być zawodowym piłkarzem, a czasami zawodowy piłkarz też musi stanąć przed kamerą i można brzmieć jak legendarny Ireneusz Jeleń, który był najszybciejszy, nie wiem czy widzieliście kiedyś ten wywiad, lub wypowiadać się jak chociażby, nie wiem, Robert Lewandowski, kapitan naszej reprezentacji. Kolejne pytanie. Długo wam zajmuje cały research i przygotowanie się do meczu weekendowego? Jak się wybieracie? Które mecze wybieracie? Czy zbieracie informacje na temat tych drużyn? Samo przygotowanie nie jest najtrudniejsze, ponieważ już znamy wszystkie drużyny. To się składa tylko do obserwacji, kiedy jest który mecz. No najgorsze jest wtedy, kiedy cztery mecze się nakładają na siebie, no i nie możemy być na trzech. Musimy tu zaznaczyć, że nie jesteście mobilni, bo poruszacie się zazwyczaj komunikacją miejską z całym tym zestawem, tak? Od czasu do czasu się zdarza samochodem, ale czasem raczej autobus chodzi w grę. Raczej komunikacja miejska. My tutaj, jak nagrywaliśmy program z 3 tygodnie temu z trenerem Legii, trenerem Kycko, to właśnie tu żartowaliśmy, że Michał Marcinkiewicz to jest pracownik roku i trener Legii strasznie właśnie tu podziwiał Michała, że tyle wytrwałości, że zawsze jest, że zawsze prosi, zawsze przygotowany, więc cieszymy się, że wasza praca jest doceniana. Michał, montaż. Ile 30 minut odcinka, ile poświęcasz na to czasu, aby to zmontować, nagrać, wgrać na YouTube'a? A potem słyszysz od chłopaków, od nas z talentu, że a trenerze, my przewijamy tylko na materiały. Bo złe przejście zrobiłem. Nie ma tak. Uważam, że montaż trwałby dłużej, gdyby nie sprawiało mi to przyjemności w miarę. Bo ja się interesuję tak samo jak piłką nożną, to tymi meczami. I kiedy przeglądam te materiały, to naprawdę to tak jakbym oglądał sam skrót meczu. Tylko po prostu selekcjonuję najciekawsze fragmenty i podkładam do tego głos reporterski. Z tego tworzy się reportaż i myślę, że na pewno nie trwa to. Ale to ja powiem jak Mateusz Borek, porozmawiajmy o faktach. Czyli 30 minut, 30 minut odcinka. Czyli tak, w weekend jesteś na meczach mniej więcej ile godzin jesteście? No około myślę, że 10 godzin razem. 10 godzin w weekend, tak? Myślę, że czasem się zdarza więcej, czasem się zdarza 12. No tutaj powiem, bo sam zawsze jestem na nagraniu odcinka, zajmuje to około 45 minut do godziny. Potem w domu musisz to wszystko zmontować. Ile siedzisz na programie? No to jest praktycznie prawie najdłuższy ile? Czas. No myślę, że około 7 godzin. 7 godzin, czyli już mamy 18 godzin, plus wgranie na YouTube'a. To tak. Jest ile? No, ale to tylko puszczam i samo się wgrywa, 12 godzin się wyrzuca filmik. No to trzeba to dopilnować, tak, załóżmy, że z tych 12 gdzieś dwie na tak, pilnowanie. Tak, można powiedzieć. Czyli około 20, jak dobrze policzyłem, już około 24 godzin ci to zajmuje na tutaj. Na tydzień, ale jakby ciągłej pracy, tak? No. Czyli przez 7 dni codziennie ze 3 godziny poświęcasz tu na program Ekstraliga razem z kolegą. I jeszcze tutaj do ciebie, Michał, pytanie.
Z kim się najlepiej robi wywiady? Którzy zawodnicy podchodzą, chętnie widzą, są przyjemni, a których trzeba najdłużej namawiać? Mówimy o konkretach, mówimy dzisiaj o faktach. Może ci, którzy dostaną mały pstryczek w nos, podejdą do was, będą chętnie udzielać wywiadu, powiedzą, a pomylili się, dzisiaj damy fajny wywiad wam. Podejście jest dość skrajne, ponieważ są zawodnicy Legii, to już w obrębie nawet jednej drużyny, którzy by chcieli trzeci, czwarty, piąty raz i widać, że mają ciśnienie parcie i parcie na szkło. Tak, a są tacy, których trzeba parę razy namawiać. Ja nie czuję tego, czy to jest gorsza współpraca, czy lepsza, bo ja rozumiem takiego chłopaka, że się boi. Także staramy się podejść na ludzi. Ja zawsze każdy wywiad zaczynam od przybicia piątki, przedstawienia się, cześć, jestem Michał, słuchaj, tutaj nie przejmuj się, będą proste pytania, łatwe, mów co czujesz. Także nawiązuję taki bliższy kontakt z każdym, więc staram się, żeby jednak on nie czuł, że to jest live, tak, że tutaj ten, jakieś pomyłki, ten. Staram się, żeby było to wszystko wprowadzone w takiej atmosferze, po prostu jakby rozmawiał z kolegą. A jak jest podejście trenerów? Znamy podejście trenera Legii, który ma przesympatycznie jakby was traktuje i jest pozytywnie jakby zaskoczony i zbudowany tym projektem, magazynem Ekstraliga, ale czy inni trenerzy nie mają właśnie tego wydźwięku, że po cholerę to, czy raczej też podchodzą, nie ma problemu, jeżeli będziecie chcieli, żeby przeprowadzić z nimi wywiad. To trzeba wyczuć. Musimy wyczuć w zależności od meczu, bo tak? Polonia, tak, kiedy przegrała z Legią tam 10-2, to wiedzieliśmy, że do zawodników Polonii nie warto podchodzić w tym meczu, bo sam trener był po prostu bardzo nabuzowany, tak? I w takim momencie wiemy, żebyśmy przeszkadzali im, tak? Bo jednak to jest też etap pewien po meczu, gdzie muszą się wyładować. Ale to ja na miejscu trenera Polonii, jako sam jestem trenerem, okej, zwolniłbym zawodników z jakiegoś wywiadu, ale sam osobiście podszedłbym do kamery i powiedział, no bo kto jak nie ja, no chyba raczej ktoś musi wziąć to na siebie, trener powinien wziąć to na klatę, powiedzieć parę słów i nawet przecież wie, że to oglądają potem jego zawodnicy, nawet już wtedy w tym krótkim wywiadzie myślę, że przekazać coś pewnego, pokazać zawodnikom, ja to wziąłem na klatę, ja stanąłem jako Michał, ty jesteś też trenerem. Tak, ale ja uważam też, że akurat na doświadczeniu bazuje z tej ligi, że często chęć pójścia do wywiadu jest zależna od wyniku meczu, po prostu. Ktoś wygra, wszyscy chcą iść do wywiadu, ktoś przegra, wszyscy głowy spuszczone i omijają nas szerokim łukiem, żeby nie pójść i w sumie czemu się temu dziwić wśród chłopaków 16 lat. Mieliście taki przypadek, że zadaliście jakieś pytanie i ktoś powiedział, nie, to pytanie mi nie pasuje, zmieńcie i nagrywamy jeszcze raz. Nie, kontrowersyjnych pytań raczej nie zadajemy, tak? Nie pastwimy się nad drużynami, które przegrywają. Chcemy, żeby to była dla nich dobra przygoda i żeby za 5 lat na przykład, kiedy będą grali w reprezentacji Polski, zobaczyli swój wyjazd sprzed 5 lat i jak to się zmieniło na przestrzeni. I podziękowali, że go wzięliśmy, że dobrze, że tak, wtedy zacząłem. Albo wy będziecie się chwalić, że ja z tym wywiadem robiłem przed gwiazdami. To też jest częsty temat naszych rozmów, że któryś z chłopaków, których bierzemy teraz do wywiadu gdzieś za parę lat, będzie w większej telewizji, czy będziemy mogli się pochwalić. Macie tak, typujecie, że weźmiemy to, bo chcecie brać tych wyróżniających, żeby potem się cieszyć. To że... też jest pewien tak. Czasem tak, można powiedzieć, wyboru. Może być kryterium, więc mówię do chłopaków, tak tutaj apeluję, że wybieramy wyróżniających się na boisku, więc jeśli do ciebie podchodzimy akurat, to znaczy, że dobrze się zaprezentowałeś. Czyli też tak troszeczkę to jest zachęcenie, żeby udzielił tego wywiadu. Tak, zdecydowanie. Czy planujecie gdzieś iść w tym kierunku dziennikarstwa, montażu filmowego, czy jednak bardziej ty, Michał, skupiasz się na trenerce, a Michał, nasz redaktor z mikrofonem, gdzieś na jakichś innych aspektach życiowych, czy jednak byś pomyślał o takim dziennikarstwie, tego typu rzeczach. Weszło ci to przez myśl, czy nie? Na tę chwilę studiuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Troszkę się boję zaryzykować w tę stronę dziennikarstwa, pójść na studia humanistyczne czysto, bo wiadomo jak to jest, nie zawsze może ci się udać, a potem ścieżki ci się zamykają. Wszystkie wywiady, które oglądałem z dziennikarzami, to prawie żaden nie skończył studiów. No dokładnie, właśnie ja tak samo właśnie mam takie samo podejście, że to jest gdzieś obok, tak staram się. Teraz zacząłem z talentem współpracę i mam nadzieję, że to mi jakoś otworzy potem te późniejsze, większe ścieżki i robię to gdzieś obok jako swoją pasję, jako hobby. No ja uważam, że praca trenera nie ogranicza się do prowadzenia treningów, że tak powiem. I trener to nie jest tylko ten, który wymyśla ćwiczenia i pokazuje, jak to zrobić. Tylko to też musi być, musi mieć dobry kontakt, utrzymywać ze swoimi podopiecznymi. I przez to, że jeżdżę na te mecze, to po pierwsze i mam kontakt z tymi ludźmi, mam obycie z dobrą piłką. Podglądam często różnych trenerów, najlepszych na Mazowszu w takim razie też. To może mi pomóc w pracy trenera i mam nadzieję, że to w przyszłości zaprocentuje. Okej, chyba jesteście osobami, które tak samo mocno trzymają kciuki za to, żeby talent z
spokojnie się utrzymał w tej Ekstralidze i grał wiosną, bo wtedy ruszymy na pewno z drugim sezonem magazynu Ekstraliga. Tak, tak. Ja. Czego talentowi, sobie i Wam oczywiście życzę. Tym akcentem kończymy kolejny odcinek Ekstraligi. Dzisiaj nadawaliśmy z naszego domu, z Blokowej 3, korzystając z pięknej polskiej złotej jesieni. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Będziemy już po kolejnej, bardzo myślę, ciekawej serii spotkań. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję.